ferryman of the Styx. A river that separates the real from the imaginary. It's funny. I no longer feel fear, but I know I am here to face my demons. Cześć, witajcie w materiale z Iris and the Giant. Ta niezależna produkcja zadebiutowała bardzo niedawno, 27 lutego, na Steamie i na Gogu między innymi. I na Steamie jest też dostępne demo bezpłatne, które możecie sprawdzić i zachęcam was, bo naprawdę to jest jedno z największych zaskoczeń chyba tego początku tego roku, bo Kentucky Road Zero, okej, wiedziałem, że to będzie świetna gra, więc nie można tego nazwać zaskoczeniem. W tym przypadku to jest tytuł, którego się raczej w ogóle nie spodziewałem i nie wiedziałem, że powstaje, gdyby nie pewien e-mail, który dostałem z informacjami od sklepu GOG właśnie, więc tym bardziej jestem mile zaskoczony, że taka fajna produkcja się trafiła. I Iris and the Giant to jest, jak widzicie już, to jest skracianka, ale nie do końca taka zwyczajna, bo to jest troszeczkę gra w stylu Slay the Spire, ale nie sugerujcie się tutaj, że to jest bardzo podobne, bo nie jest. Tutaj mamy większy trochę nacisk na narrację, bo co jakiś czas odkrywamy historię naszej głównej bohaterki i też są jakby mniej różnorodne, chociaż źle, no nie będę mówić, że mniej różnorodne lokacje, bo w Slay the Spire tak naprawdę nie mamy lokacji. Chodzi mi o to, że tutaj przy każdym kolejnym podejściu w Iris trafiamy po kolei do mniej więcej tych samych obszarów, na te same mapy. Różnica jest taka, że trochę jest inny układ wrogów zawsze, ale tego się tak nie odczuwa mocno, bo z biegiem czasu przy kolejnych podejściach mamy dostęp do coraz to nowych rodzajów kart, nowych ulepszeń, które zdobywamy w trakcie gry, więc to jest bardzo dobrze raczej przemyślany roguelike, bo też nie powiedziałem chyba jeszcze tego, że to jest właśnie rogalik, to znaczy, no nie ma szans, że to przejdziemy za pierwszym razem, więc giniemy, zaczynamy od początku, ale właśnie już bogatsi o na przykład nowe karty. Później, kiedy już zejdziemy na przykład tam na bodajże siódme piętro, to tam odblokowujemy pierwszy taki stały upgrade, który nam modyfikuje rozgrywkę troszeczkę, tak? Bo później właśnie też jak już mamy trochę tych ulepszeń, dosłownie tam po dwóch godzinkach już mamy ich sporo, możemy sobie wybierać w menu i to są ulepszenia, które mogą sprawiać na przykład, że, no nie wiem, każdy wróg na jednej mapie ma taką koronę nad głową. Jeżeli tego wroga zabijemy, to wtedy zyskujemy jakby darmowy jeden ruch. Więc to są tego typu modyfikatory rozgrywki, które możemy sobie włączać. Mamy też inne ulepszenia i tak jak mówię, zdobywamy też zawsze nowe karty do kolejnych podejść. Więc siłą rzeczy nie jest to aż tak powtarzalne. Nie boli ta powtarzalność roguelike'owa tutaj właśnie dzięki temu, że mamy nowe skille do dyspozycji. Więc gra się przyjemnie. I to jest najważniejsze, ale oczywiście znaczenie ma też oprawa, która w tym przypadku jest fenomenalna. To jest jeden z fajniejszych stylów graficznych, jaki widziałem w ostatnim w ogóle czasie, więc nawet nie chodzi mi tu o animacje, chociaż one też pasują jakby do całości, ale właśnie ten styl, jak wyglądają postacie, jak jest dobrana kolorystyka do tego, nawet właśnie te animacje takich upgrade'ów, które zbieramy też podczas gry, bo to też jest ważne, że na przykład w przeciwieństwie do Slay the Spire, tutaj rozgrywka nie polega tylko i wyłącznie w 100% na po prostu klikaniu kart, ale też musimy czasem klikać różne przedmioty na mapie, to znaczy na przykład jeżeli stoi taki no coś w rodzaju dzbana czy garnka, to klikamy go, żeby go zniszczyć i wtedy przesuwamy kolejny rząd jakby przeciwników, bo tutaj też widzicie jak podczas rozgrywki wszyscy stoją jakby w rządkach i oni się przesuwają coraz bardziej do przodu w miarę jak pokonujemy te pierwsze rzędy. Więc to też ma znaczenie takie strategiczne, którego wroga zbijemy w pierwszej kolejności, bo też mamy skille, które na przykład likwidują cały rząd, mamy skille, które atakują kolumnę, tak wzdłuż, więc czasem na przykład nie chcemy, żeby jakiś wróg, który stoi z tyłu, szybko się przedostał naprzód, więc to też trzeba brać pod uwagę. Więc jest tu dużo kombinowania i dla fanów właśnie karcianego kombinowania wydaje mi się, że to jest bardzo fajna propozycja, którą naprawdę warto sprawdzić. Mamy na przykład bicz, którym możemy przyciągać wrogów z kolei, jeżeli chcemy, żeby byli szybko przy nas, żebyśmy mogli ich dosięgnąć mieczem. Mamy na przykład tutaj takich przeciwników, którzy noszą bomby ze sobą. Jeżeli ich zlikwidujemy, to ta bomba potem jeszcze zadaje obrażenia innym wrogom, więc to też jest do wykorzystania, bo na przykład możemy tego z bombą postrzelić się łukiem i wtedy on wybucha tam w trzecim rzędzie na przykład. Nam nic nie robi, ale likwiduje paru swoich kolegów. Więc z czasem naprawdę jest tu już dużo kart i rozgrywka jest bardzo przyjemna też. Oczywiście musimy dbać nie tylko o zdrowie, ale też o karty, bo kiedy skończą nam się wszystkie karty,
to przegrywamy, więc to też jest ważne, ale na szczęście gra nam daje okazję, żeby często te karty uzupełniać. No i to by było w sumie na tyle za Iris and the Giant. Tak jak powiedziałem, warto naprawdę sprawdzić demo na Steamie, bo produkcja jest fantastyczna. No i rozgrywkowo, i wizualnie przede wszystkim. I też fajnie, że takie jest trochę postawienie na historię, chociaż nie ma jej za dużo, ale z czasem odkrywamy, że ma ona znaczenie, jest dużą częścią, ważną częścią tej gry. Więc to by było na tyle. Dajcie znać, jak wam się podoba i do zobaczenia w kolejnych materiałach.